Wiem, że jeszcze nie jest do końca fajnie ogarnięta ta szklarnia, ale lubię tak już tutaj siedzieć, bo tu już mi rośnie rzodkiewka, tu mi rośnie sałatka, tam wsadziłam dzisiaj marchewkę, cebulkę, pietruszkę, jeszcze mam tam część do wsadzenia cebulki. Tutaj mam nadzieję, że pomidory jakieś mi urosną, ale zobaczymy, bo było trochę zimno, więc nie wiem, na razie je trzymam w tych doniczkach. Po jednym nasionku starałam się dawać do każdej doniczki. Zaraz zobaczymy, czy coś rośnie. Tutaj mi zaczyna rosnąć seler i por. Tam fasolka do wsadzenia, no ale to nie tutaj, tylko tam na stary stelaż po starej szklarni. Jeszcze oczywiście tutaj mam do wyrwania trawę i tak dalej, bo mieliśmy wziąć te skrzynie drewniane w ziemię, na wieś i tak dalej, ale w zeszłym roku w sumie na razie też braliśmy tak, że wkopywałam w tą ziemię, która tutaj jest i rosło. Tym razem też jeszcze wkopiemy, ale na przyszły rok już planujemy wymienić tą ziemię, żeby też nie cały czas była w pracy ta ziemia, żeby też mogła odetchnąć. No i w sumie to też tam może czymś nawieziemy, zobaczymy jak to wyjdzie w przyszłym roku. Na razie, jeżeli ta szklarnia przetrwa jakieś burze i tak dalej i nam jej nie porwie, to naprawdę będzie fajnie i będzie można ją ogarnąć. Jeszcze myślę też tak samo, na przykład jak już tutaj mi na przykład zbiorę część, na przykład tutaj zostawię na pomidory i tu myślę puścić, tutaj mam takie specjalne linki na pomidory naszkowane już, żeby się wspinały tutaj po górze. A tutaj, żeby nie marnować tej przestrzeni, gdzieś na przykład od połowy, myślę zrobić jakąś półkę na skrzynki i żeby w tych skrzynkach, w sensie takie te drewniane na przykład też trzymać tutaj, zobaczymy jak to wyjdzie. No bo marchewka, pietruszka, cebula, no to wiadomo, że nie potrzebują jakoś dużo miejsca wzwyż, więc będą tutaj. No pomidorków na razie nie widzę jakoś bardzo, żeby coś rosło, ale nie, myślałam, że też pomidorek. Ale daję im szansę na razie jeszcze. Niech sobie tutaj siedzą, mi nie przeszkadzają. Na razie tak nie mam planów na zagospodarowanie tego miejsca, więc niech sobie tutaj rosną, może coś tu wyjdzie. Tutaj mam taki ale miejsce na trzymanie właśnie jakichś takich podpórek, jakichś rozsadzeniowych takich doniczek małych, konewki i tak dalej. A tutaj co mi się najbardziej podoba, też ścieżka. Zrobiliśmy ostatnio. Specjalnie jest też ścieżka dookoła. W sensie, no nie ścieżka, tylko takie dookoła wysypaliśmy, żeby nam tutaj żadne chwasty się nie przedostawały z drugiej strony. A tutaj sobie na spokojnie mogę iść do samotnego domu po kamieniach. Jak pada, czy jest błoto i tak dalej, to przynajmniej w miarę suchą nogą i nie będę się zapadać, także to mi się bardzo podoba. No i tak to mniej więcej wygląda.